Noworodek przyszedł na świat martwy, przeżyła tylko jego siostra bliźniaczka. Rodzice chcieli się z nim pożegnać, nie dochodziło do nich wiadomość, że jedno z dzieci nie żyje. Nagle lekarze osłupieli. Lekarze nie mieli wątpliwości, że noworodek nie żyje. Zrozpaczeni rodzice przytulili go, lekarze tylko kręcili głową, mówiąc, żeby zostali już dziecko, które nie żyje. Nagle stało się coś, co zaskoczyło zarówno lekarzy, jak i rodziców. Nikt nie mógł spodziewać się tego, co się zaraz wydarzy. Noworodek nie przeżył porodu. Rodzice nie mogli się z tym pogodzić, chcieli go pożegnać. Keito Gege była w ciąży bliźniaczej. Wraz z mężem Davidem bardzo cieszyli się z tego, że niedługo na świat przyjdzie aż dwójka pociech. Zaczęli mieć pewne obawy, gdy lekarze stwierdzili, że do porodu dojdzie wcześniej, niż zakładano. Na początku na świat przyszła córka, która była zdrowa, choć jako wcześniak potrzebowała obserwacji lekarzy. Bardziej niepokojące było doniesienie o jej bracie, który nie reagował na żadne bodźce. Rodzice nie mogli uwierzyć, że stracili jedno ze swoich dzieci. Kate chciała pożegnać się z chłopcem i położyła go na piersi, natomiast ojciec okrył go koszulą. Rodzice mówili do martwego dziecka, prosząc, żeby się przebudziło. Lekarze chcieli już zabrać ciało noworodka, gdy nagle chłopiec otworzył oczy i złapał ojca za palec. Choć pracownicy szpitala byli w szoku, zachowali przytomność umysłu i wiedzieli, że muszą działać szybko. To był prawdziwy cud. Lekarze do dziś nie potrafią tego w pełni wyjaśnić. Lekarze zbadali dziecko i postarali się o podtrzymanie jego funkcji życiowych. Sami do końca nie wiedzieli, jak to się stało, podejrzewali, że bicie serca matki mogło wykonać masaż serca dziecku, który przywrócił go do życia. Uznali to wydarzenie za cud kliniczny. Dzisiaj grzeje, 1. Kuchenne rewolucje w obliczu tragicznej śmierci, potem następne ciosy. Magda Gessler nie mogła powstrzymać łez. 11-latka urodziła dziecko. Po dwóch dniach na jaw wyszły kolejne, bulwersujące informacje. Od tej sytuacji minęło już 5 lat. Oboje dzieci rosną i nie mają większych problemów zdrowotnych. Nie wyobrażają sobie, co by było, gdyby ich synek faktycznie nie przeżył porodu. Gdyby rodzicielska miłość, prawdopodobnie nikt nie wiedziałby, że można przywrócić chłopcu funkcje życiowe. Najlepsze newsy dnia, źródło, Lolmania. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pitio. PL na Google News.